26 kwietnia wspominamy świętego Rafała Arnaiz Baron. Rafał urodził się 9 kwietnia 1911 roku w Burgos w Hiszpanii w pobożnej rodzinie arystokratycznej. Jego ojciec był inżynierem leśnictwa, matka zaś publicystką i krytykiem muzycznym dla kilku gazet. Rafał był najstarszym synem, miał jeszcze 3 braci. Od dzieciństwa był chorowitym dzieckiem. Wykształcenie średnie zdobył w szkołach jezuickich, ukończył je z wyróżnieniem. W trakcie nauki rozwijał też swoje zdolności muzyczne i plastyczne. Zaprojektował m.in. witraże do kaplicy w posiadłości swojego wuja. To on opowiedział mu o klasztorze trapistów i wtedy Rafał pierwszy raz zainteresował się tym zakonem. Wkrótce przerwał studia na Wydziale Architektury na Uniwersytecie w Madrycie i po odbyciu służby wojskowej w styczniu 1934 roku w wieku 23 lat wstąpił do klasztoru trapistów świętego Izydora de Dueñas. Z radością rozpoczął formację w zakonie. Niestety, 3-krotnie musiał opuszczać wspólnotę zakonną z powodu rozwijającej się cukrzycy. Do klasztoru powrócił 15 grudnia 1937 roku, złożył śluby zakonne i otrzymał biały mnisi habit. Bardzo się z tego cieszył. Zapisał wtedy: wieczyste śluby na zawsze, na zawsze. Jednakże cukrzyca niszczyła jego organizm. 22 kwietnia 1938 roku odwiedził go w klasztorze po raz ostatni ojciec. Rafał zmarł 3 dni później w wieku 27 lat. Cechą charakterystyczną jego duchowości było pragnienie współuczestnictwa w tajemnicy krzyża przez cierpienie, utożsamianie się z ukrzyżowanym, głębokie życie modlitwy i obcowanie z Chrystusem w Eucharystii. Był wierny swojemu powołaniu i nawet choroba mu w tym nie przeszkodziła. Święty Jan Paweł II 27 września 1992 roku w czasie jego beatyfikacji mówił o nim: pragnienie życia wiecznego zrealizował w swoim krótkim, ale intensywnym życiu w klasztorze trapistów. Zwłaszcza dla ludzi młodych stał się przykładem pełnej miłości i bezwarunkowej odpowiedzi na Boże wezwanie. Tylko Bóg, powtarzał często w swoich pismach duchowych. Papież dał go jako wzór wierności powołaniu. Natomiast papież Benedykt XVI 11 października 2009 roku podczas kanonizacji Rafała mówił: pochodził z rodziny zamożnej i, jak sam mówił, był z usposobienia marzycielem, jednakże nie rezygnował ze swoich marzeń z powodu przywiązania do dóbr materialnych czy innych spraw, jakie życie świata podsuwa niekiedy z wielką natarczywością. Na wezwanie do naśladowania Jezusa odpowiedział tak, natychmiast i zdecydowanie, bez zastrzeżeń i stawiania warunków. W ten sposób wszedł na drogę, która od chwili, kiedy w klasztorze uświadomił sobie, że nie umie się modlić, w ciągu niewielu lat doprowadziła go na szczyty życia duchowego, o czym opowiada z wielką szczerością i prostotą w licznych pismach. Brat Rafał jest wciąż nam bliski, wskazuje przez swój przykład i swoją działalność atrakcyjną drogę, zwłaszcza młodym ludziom, którzy nie zadowalają się tym, co małe, ale dążą do pełnej prawdy, do najbardziej niewypowiedzianej radości, którą osiąga się przez miłość Boga. Życie miłością, ona jest jedyną racją życia, mówi nowy święty i podkreśla: z miłości Boga pochodzi wszystko. Oby Pan wysłuchał łaskawie jednej z ostatnich próśb świętego Rafała Arnaiza, w której oddawał mu całe swe życie, prosząc: weź mnie, a Ty daj siebie światu. Oby się dał, aby ożywić duchowe życie dzisiejszych chrześcijan. Oby się dał, ażeby bracia z zakonu trapistów i ośrodków monastycznych nadal byli światłem pozwalającym odkryć głębokie pragnienie Boga, jakie On wpisał w każde ludzkie serce. Święty Rafał Arnaiz Baron jest patronem cukrzyków. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Rafała do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali.
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.